Ja zaczynałem właściwie od mechaniki ośrodków ciągłych. Z tego tytułu uczestniczyłem w wykładach na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli na filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, gdzie studiowałem na Wydziale Matematyki. To jest moja dziedzina, której przeszłem później do metod numerycznych, mechatroniki. No aktualnie to jest mechatronika i przemysł 4.0. Z Politechniką Opolską mam kontakt od wielu, wielu lat. Jeszcze jako adiunkt prowadziłem zajęcia dydaktyczne zarówno na Wyższej Szkole Inżynierskiej i na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W późniejszych czasach w pewnym sensie uczestniczyłem w organizacji tej uczelni i w przekształceniu jej w Politechnikę Opolską. Mamy współpracę naukową z wieloma osobami, to są nasi koledzy. Współpracujemy z Wydziałem Mechanicznym, no na przykład z profesorem Łagodą, który jest w tej samej dyscyplinie, czyli w mechanice. Profesor Świtoński to osoba na pewno wybitna i niezwykła. Ja profesora Świtońskiego spotkałem bardzo wcześnie na swojej ścieżce kariery zawodowej, ponieważ był moim promotorem pracy magisterskiej i praktycznie on mnie namówił do tego, żeby pozostać na uczelni i żeby rozpocząć działalność naukową. A zatem mogę powiedzieć, że profesor dla mnie jest i nauczycielem, i wychowawcą, ale także przyjacielem, bo wszystkie najważniejsze etapy kariery zawodowej zawsze temu towarzyszyły rozmowy z profesorem i porady profesora, które były niezwykle cenne zawsze. Jest to osoba niezwykle otwarta. Myślę, że na wszystkich uczelniach polskich, instytutach badawczych możemy znaleźć osoby, którym profesor albo pomógł, czy to merytorycznie, czy pomógł im w ich karierze zawodowej. Najważniejsze jest, że oprócz tej pomocy merytorycznej profesor ma ogromną zaletę w postaci możliwości integracji środowiska naukowego. Przez wiele lat uczestniczył również w kształtowaniu polityki naukowej, w rozwoju badań interdyscyplinarnych w zakresie mechatroniki, biomechaniki, a zatem jest taką naprawdę rozpoznawalną twarzą Politechniki Śląskiej. Pan profesor Świtoński jest dla mnie takim typowym menadżerem, mentorem i menadżerem, ale menadżerem nauki. Świetny mentor dla ludzi, niezwykle przyjazny dla otoczenia, dla każdego człowieka. I to jest człowiek, który naprawdę pomaga. Ja, ponieważ jestem byłym dyplomatem, byłym wychowankiem pana profesora, mogę powiedzieć, że w moim przypadku pan profesor był jak ojciec. Czasami twardą ręką, ale zawsze z uśmiechem, pomagał i kierował chyba dobrze karierą zawodową każdego z nas. Myślę, że wiele osób, które w tej chwili pełnią funkcje rektorskie, dziekańskie, profesorskie również, to są ludzie, którzy są, mogą powiedzieć z serca, że są wychowankami pana profesora Eugeniusza Świtońskiego. Ja na pewno do tych ludzi się zaliczę. Miejsce, w którym aktualnie się znajduję w swoim życiu zawodowym, zawdzięczam profesorowi Eugeniuszowi Świtońskiemu. To on nauczył mnie dwóch rzeczy. Po pierwsze, znajdź w pracy zawsze czas na kawę. Z kolegami w pracy to miejsce na zacieśnienie więzi koleżeńskiej, to przestrzeń na to, ażeby wpadł do głowy nowy pomysł na rozwijanie badań naukowych. Po drugie, nie frustruj się tym, że nie wymyśliłeś czegoś na miarę zasad dynamiki Newtona, bo zwykła codzienna praca dostarcza również dużo satysfakcji zawodowej.
czego niezbitym przykładem jest nasz jubilat. Największą przyjemność stwarza to, że prace naukowe znalazły wdrożenie w przemyśle. Aktualnie współpracuję z wieloma zakładami. Stawiam na współpracę z przemysłem, bo to jest najważniejsze, żeby nasze badania teoretyczne znalazły swoje wdrożenie w przemyśle.